Serdecznie witam Państwa, szczególnie Komisję Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w budynku naszej szkoły. Życzę oczywiście przyjemnych obrad. Chciałbym, żeby były one konstruktywne i żeby były pomyślne dla tej szkoły. Chciałbym prosić Państwa o to, żeby wnikliwie przeanalizować sprawy, które dzisiaj chcemy poruszać. Liczę oczywiście na życzliwość i na merytorykę dyskusji. Witam oczywiście Pana Burmistrza. Myślę, że bardzo dobrze, że Pan tutaj jest, bo wiele rzeczy może Pan ustosunkować się do wielu rzeczy, które dzisiaj Komisja poruszy. A sprawa, jak widzę, dotyczy sytuacji ekonomicznej naszej szkoły, stanu budynku, przeprowadzonych remontów. Ale to już Pan Przewodniczący nada bieg dalszej sprawy. Proszę bardzo. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Witam Pana Burmistrza, witam radnych, witam grono pedagogiczne, witam Pana Dyrektora na tym spotkaniu, więc rodziców też, przepraszam. Więc Panią Szefową Związku Nauczycielstwa Polskiego. Proszę. Witam serdecznie. No więc zaczynamy naszą komisję. Proszę Państwa, przybyliśmy tutaj na tą komisję wyjazdową. Wyszło tak, jak wyszło, miało być troszeczkę wcześniej, nie ukrywam, bo chciałem zrobić jako przewodniczący Komisji Oświaty. Miała być to już ta komisja 26-27 chciałem zrobić. Wyszło jak wyszło. Mogę mówić? Spotkaliśmy się tego dnia. Uchwała intencyjna została uchwalona i chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat gimnazjum numer 1. Co dalej z tym gimnazjum? Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania do Pana Burmistrza, do radnych w sprawie uchwały intencyjnej? Dlaczego w szkołach najpierw było zaproponowane przez burmistrza, że zamykacie szkoły podstawowe, a później jak żeście odpuścili i nie zamykaliście rok szkołom podstawowym, a tutaj nie było żadnego zebrania z rodzicami dzieci, które tu uczęszczają? I proszę mi odpowiedzieć, dlaczego tak się stało? Dlaczego w wiejskich szkołach się uwzięli na gimnazjum numer 1 w Wrocławiu, które prosperuje bardzo dobrze i zrzuciły winę, a to proszę sobie zamknąć tam we Wrocławiu jakieś gimnazjum numer 1, a nasze szkoły wiejskie proszę zostawić. I we wsiach żeście zorganizowali spotkania takie wiejskie tutaj z panem zastępcą burmistrza, panem Czopkiem, tak? A tutaj w tej szkole nie było zorganizowane takie spotkanie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego gimnazjum numer 1 osądzono, od razu zrobiono jakieś głosowanie przez radnych? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy rodzice i tutaj nauczyciele chcą uzyskać takiej odpowiedzi. Dziękuję. Ja tutaj jestem, przepraszam, nie przedstawiłem się, Jagodność Podkowski Piotr, jestem tu w zarządzie szkoły. Dziękuję. Panie burmistrzu, panie naczelniku. Ja odpowiem o pierwszej części pańskiego pytania. Jakby większość z nas już zna, ale niech to jeszcze raz wybrzmi. W zestawie różnych propozycji, żeby Państwo doskonale wiecie, lepsze lub gorsze rozwiązania z punktu widzenia placówki czy z punktu widzenia gminy były różne. Uchwały dlatego były głosowane, już nie mówię o przygotowane jako projekty uchwał, ponieważ w sprawach dotyczących reorganizacji placówek wiejskich i zamiaru likwidacji gimnazjum numer 1, to są te sprawy, które jeżeli miały stanąć, to tylko jedyne z tych spraw, z tych propozycji, które musiały być głosowane w formie uchwały. W formie uchwały
nie należało głosować, na przykład braku zmian, w formie uchwały nie należało głosować projektu stowarzyszeń. I teraz dobrze. Powiedzieć krótko, okay. nie ogródkami jechać. No dobrze, ja nie wiem jaki jest pański stan wiedzy, dlatego mówię o tym, tak? Ale ja to wiem. No to dobrze, skoro pan to wie, to szybciej przejdę to. W kwestii emocjonalnej, może od tej kwestii zacznę. Na żadnym zebraniu wiejskim nie usłyszałem ani razu od mieszkańców, bo ja jeździłem po zebraniach wiejskich także, ani razu nie usłyszałem sugestii od nikogo. To proszę zamknijcie sobie gimnazjum nr 1 w Warszawie. Nigdzie coś takiego nie padło. Wszystkie uchwały, te zadania, które były po stronie wydziału, były zadaniami, które myśmy przygotowywali kompleksowo wobec wszystkich placówek. I to jest taka wersja. Tej wersji o charakterze emocjonalnym nie ma. Po prostu takiej wersji nie ma. O ile wiem, spotkanie z rodzicami jest u państwa, znaczy wiem na pewno, jutro o godzinie 17. Emocje cały czas wywoływane zostały przez osoby, które, to jest moja osobista ocena, dlatego, że zamiar, a realna likwidacja lub realna organizacja to są dwa różne zdarzenia. Ja rozumiem przeciwdziałania i wpływanie na radnych, ja to doskonale rozumiem, ale jako naczelnik twardo muszę trzymać się tego, co jest. Głosowanie zamiaru to jest coś zupełnie innego od głosowania. Panie naczelniku, przepraszam bardzo, że się wtrącę, ale proszę nie opowiadać takich rzeczy, bo przecież nie rozmawiamy poważnie. Więc jeżeli wycofuje się z porządku obrad pozostałe uchwały, które też nic nie zmieniają, nic nie wnoszą, i zostaje tylko jedna, więc proszę nie mówić, że to była formalność i to nic nie zmieniło. Bo to miało ogromne znaczenie. Właściwie ja mam wrażenie, że państwo nas w ogóle nie traktujecie poważnie. Proszę z nami rozmawiać jak z ludźmi, że tak powiem, zdrowym rozsądkiem. Proszę mówić tak, jak jest, a nie tysiące słów. Dla mnie to jest pustosłowie, tak? Ale Konkretne argumenty finansowe, proszę. Ja mam prośbę, jak ktoś chce zadawać pytanie. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z tą szkołą zostało zorganizowane takie spotkanie przed tym czwartkowym spotkaniem? Dlaczego nie zostało zorganizowane w tej szkole z rodzicami takie spotkanie, jak w szkołach wiejskich? No dlaczego? Czym ta szkoła się odróżnia od tych szkół wiejskich i dlaczego takie spotkanie nie zostało najpierw zorganizowane? Odpowiadam na to pytanie. Na tyle państwo odniesiecie się do tej odpowiedzi tak, jak chcecie. Zdążyliśmy poinformować sołtysów. Byłem tutaj na spotkaniu z panem dyrektorem Herktem. Mieliśmy krótkie też spotkanie z nauczycielami i mówiłem, że jesteśmy do dyspozycji w kwestii organizacji dalszych spotkań. Tam, gdzie po nas zadzwoniono, zawołano, udaliśmy się. Nie znaczy, że też nie ma woli tutaj spotkania z rodzicami. To spotkanie będzie jutro. Koniec mojej odpowiedzi. Proszę zwracać uwagę na słowa. Jeżeli proszę państwa, mógłbym zabrać głos. Dobrze? Proszę bardzo. To tutaj tematyką tego posiedzenia, oprócz tego tematu, który powstał ostatnio, jest stan techniczny budynku i taki opis budynku corocznie jest wykonywany przez uprawnioną do tego osobę. Powiem, że zobaczycie państwo ten budynek. No niestety tak niefortunnie może w takim małym pomieszczeniu zebraliśmy się dzisiaj, ale chcielibyśmy, żeby to spotkanie było kameralne i żebyśmy się widzieli doskonale. Ale jeżeli chodzi o ten budynek, proszę państwa, to ja państwu powiem, co zostało w ostatnich latach zrobione w tym budynku. Bo tak mówimy o tych standardach, że one są tutaj dalece gorsze, aniżeli w innych szkołach, gdzie dążymy do podwyższenia tych standardów. To jeśli chodzi o budynek, to naprawdę uważam, że ta szkoła wyróżnia się wśród innych szkół. I powiem proszę państwa, że dokonaliśmy wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły, nie prosząc ani złotówki na osobną inwestycję. Wiecie państwo, że to są setki metrów kabli i związane z tym remonty, bo to nie jest tylko wymiana, ale również i malowanie i oczywiście od gruntu praktycznie
remont danej sali czy korytarzy. Cała szkoła ma nową instalację elektryczną, miedzianą, była poprzednio aluminiowa, jeszcze przedwojenna. W tym roku szkolnym zrobiliśmy 3 pracownie, gdzie wymieniliśmy w 3 pracowniach nie tylko, proszę Państwa, instalacje, ale również i oświetlenie. W większości pracowni to są nowe już lampy jarzeniowe spełniające wszelkie normy. Mamy, proszę Państwa, też względnie nowy piec CO, bo tak usłyszałem, że ta kotłownia faktycznie no, odstaje, bo jest węglowa, ale dlatego jest ona znacznie tańsza. Przypuszczam, że co najmniej 3-krotnie tańsza, aniżeli by była gazowa. W tym roku wakacje wymieniliśmy czopuch, naczynie wyrównawcze, jest nowy komin również. Też, nie wiem, 2 lata temu był zrobiony. Proszę Państwa, popatrzcie na podłogi. W całej szkole są nowe podłogi. To są również niebagatelne pieniądze, idące w setki tysięcy złotych. Tu jest no naprawdę ponad 1000 metrów kwadratowych, w związku z tym był to wydatek gminy niebagatelny. W te wakacje, które minęły, dokonaliśmy remontu wszystkich okien od strony ulicy Kopernika. Także i wnęki okienne, i okna zostały wyremontowane. Zamierzaliśmy w następne wakacje to samo zrobić z drugiej strony. To nie są złe okna, to są dobre, przedwojenne okna skrzynkowe, które spełniają swoje normy. Aczkolwiek wiadomo, no, chciałoby się mieć no, plastikowe, ale nie przesadzajmy, one jeszcze nie są najgorsze. W tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, jeszcze kilka lat temu był strych, częściowo. Biblioteka była w tej części, pozostałe skrzydła i cały strych, proszę Państwa, tutaj został zaadaptowany. W ostatnich latach, zobaczycie Państwo, obok jest obserwatorium astronomiczne. To są też dziesiątki tysięcy złotych, ale to zrobiliśmy przy pomocy rodziców, przy pomocy również osób, które sprzyjały szkole i za naprawdę nieduże pieniądze to zrobiliśmy, chociaż pracy było dużo. Zrobiliśmy, proszę Państwa, szczelnicę szkolną. Też nieliczne szkoły mają, ale my też nie prosiliśmy ani o złotówkę, żeby dofinansowano do tej szczelnicy. Zrobiliśmy obok księgowość, też był tam strych, vis-a-vis, proszę Państwa, jest sala katechetyczna, specjalna sala do nauczania religii, gdzie w tym roku szkolnym kupiliśmy nowe krzesełka, wyrzuciliśmy stoły. Dalej, proszę Państwa, przeprowadziliśmy remont większości sal. Większość sal właśnie wygląda w ten sposób. Jest odświeżona, bardzo ładna zresztą, ale to nie koniec. Wyposażyliśmy te sale w projektory, w komputery oraz tablice interaktywne. W każdym pomieszczeniu jest komputer, jest projektor, a w połowie są tablice interaktywne. To jest nasz osobisty dorobek. Wakacje również wykonano instalację hydrantową. Ona kosztowała również około 20 tysięcy złotych. Takie są obecnie wymogi. To zrobiono i na korytarzach te hydranty są. Wykonano również w swoim czasie remont szatni, to znaczy mieszkanie, które opuścił woźny, zaadaptowano na szatnie. Wyposażono je w szafki dla uczniów. Każdy uczeń ma swoją szafkę, czyli jest około 150 szafek w tej chwili. Dalsza część mieszkania została zaadaptowana na takie pomieszczenie pomocne sklepikowi i vis-a-vis jest to świetlica szkolna. Również, proszę Państwa, to był dobry, kapitalny remont podłogi, płytki, sufit i tak dalej. Także przejdziecie się Państwo do kuchni.
zobaczycie, że większość sal, w tym kuchnia i zaplecze kuchenne, posiada nowe meble. I myślę, że naprawdę to zwiększyło funkcjonalność kuchni, bo dzieci jedzą tam obiady. I proszę Państwa, na koniec jeszcze powiem, że nie wiem, miesiąc temu dokonaliśmy wymiany monitoringu na cyfrowy, umieszczając kilkanaście kamer wewnątrz i na budynku szkoły. Była to też inwestycja sfinansowana częściowo przez rodziców, ponieważ co roku festyn mamy i te pieniądze ukierunkowujemy na pewne inwestycje. Oraz doprowadziliśmy światłowód i rozprowadziliśmy internet po całej szkole. To są, powiedzmy, takie najważniejsze inwestycje. Większość tych inwestycji zrobiliśmy przy pomocy swoich pracowników, swoich ludzi, którzy w ramach pracy wykonali te no, może ktoś powie, że duże przedsięwzięcia. Ja też tak uważam. Ale nie narażaliśmy budżetu gminy na duże wydatki. Także przejdziecie Państwo, jeżeli chodzi o stan budynku zewnętrzny, to tutaj powiem Państwu, że co jest złe? No przede wszystkim pokrycie dachowe jest dziurawe i łatamy je co roku. No ale to już trwa od kilkunastu lat. To jest dach przedwojenny i zawsze osuwający się śnieg czy jakiś silny wiatr spowoduje to, że dachówki lecą i musimy to robić. Złe są tynki oraz okładziny zewnętrzne. Widzicie Państwo, że pewne elementy odpadają i z zewnątrz ten budynek nie wygląda ciekawie. Natomiast, proszę Państwa, pozostałe rzeczy, jak na przykład posadzki, schody i stolarka drzwiowa zewnętrzna, czy nawet okienna oraz ogrodzenie, spełnia standardy i nie wymaga żadnej konserwacji. I to tyle, proszę Państwa. Chciałbym tutaj Państwa później zaprosić, żebyście, proszę Państwa, przeszli po szkole i zobaczyli, jak ona wygląda. Bo być może, że niektórzy Państwa są po raz pierwszy i chętnie zobaczą. Może jeszcze mam taką, pan dyrektor, nie do, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Zbytniewska. Mam jeszcze taką, cały czas współpracujemy, Rada Rodziców i rodzice współpracują z dyrekcją szkoły, z rodzice, dzieci i tak dalej. Proszę Państwa, chciałabym, dyrektor tutaj nie powiedział, że w ostatnim dwóch miesiącach powstała przepiękna doblota na nasze przepiękne stoje historyczne. Tego nie dodał. Aczkolwiek zobaczycie Państwo, to jest ostatni nabytek naszej szkoły. Tak, ale tego nie było. A przez ostatnie dwa miesiące, nawet wchodząc ja do szkoły, po jakimś czasie nie przebywając tu, aż się zdziwiłam, że taka fajna rzecz powstała u nas. Zresztą nasza szkoła brała udział też w projekcie historycznym, gdzie nauczyciele tutaj biorą prym i proszę nam wierzyć, że te stroje też niebagatelną cenę kosztowały. Dzieci to pożytkują, dzieci się kształcą, dzieci się jak gdyby pokazują w tym. Zresztą można było w tamtym roku nas zobaczyć na rynku naszego miasta. Jakbyśmy na Winobranie też wzięło. Tak, Zielona Góra, Winobranie. Też nasze dzieci były w tych strojach. Są to przepiękne stroje, które nie mają leżeć w kącie, tylko zadecydowaliśmy z dyrektorem, z panią dyrektor, że te stroje muszą ujrzeć światło dzienne, żeby każdy, kto wchodząc do szkoły, mógł sobie popatrzeć, jak kiedyś to wyglądało. Nie? Także dziękuję za głos. Czy ja bym mogła prosić, żeby Państwa zaprosić na przejście po szkole, bo zaraz będzie przerwa, więc będzie duży tłok. To co, to możemy w tej chwili, tak? Będziemy widzieć tak 10-15. Jeśli Państwo macie pytania do radnych, czy do Pana Burmistrza, bo Pana Darka już nie ma, więc ja mam proszę. Tak naprawdę w dziwnym kierunku poszła troszeczkę ta
to spotkanie, to tak naprawdę to my chcieliśmy usłyszeć, co komisja ma do powiedzenia. Dlaczego chcecie zrezygnować z naszej szkoły? Powiem tak, jako przewodniczący Komisji Oświaty przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj, zaprosiłem radnych, żeby zobaczyli, bo wszyscy nie widzieli tej szkoły. Ja widziałem, byłem we wszystkich szkołach, nie da się ukryć i dlatego przyszliśmy tutaj. Chcieliśmy wiedzieć o stanie budynku, tak? Jak w środku wygląda, co należy w tej szkole jeszcze włożyć, żeby była jeszcze lepsza. Czyli już wiemy, że dach zacieka, więc trzeba wydać kolejne tysiące złotych. A na temat co dalej, no to dlatego spotkaliśmy się razem. Pan burmistrz jest, więc będziemy się spotykać jak to aż do bólu. Ale jeżeli chodzi o dachy, odpowiem w ten sposób, że no jest to problem, który trwa od kilkunastu lat. To nie jest nowy problem. Dlatego też remontujemy dach na tyle, ile tam możemy. Oczywiście skutecznie, tak żeby nie zaciekało. I to nie jest wydatek, który już trzeba wydać w kolejnym roku. On może również poczekać 5 lat, może dłużej, ale chodzi o to, żeby te środki pozyskać zewnątrz, żeby nie wydawać z budżetu naszej gminy. Rada Rodziców, jakie wnioski nasi radni wyciągnęli z oględzin wzrokowych szkoły? Może by się któryś z radnych wypowiedział, bo oni większość z radnych, tak jak pan mówił, ani nie było w naszej szkole, ani nie znało sytuacji, ani nie miało pojęcia w ogóle, że cokolwiek jest w tej szkole zrobione. Jakie wrażenia? Jaki wniosek, jakie wrażenia? Chociaż jeden radny niech odpowie, który gdzie jest tam na przykład... Jeden? Ja bym poprosiła wszystkich radnych. Jako przewodniczący, moje wrażenie jest takie, że byłem na zewnątrz, wiadomo, szkoła wygląda jak wygląda, tak? Nigdy w tej szkole nie byłem. I uważam, że jest w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o sprzęt, o czystość, więc nie da się ukryć, pan dyrektor tutaj dba o takie rzeczy, więc to jest na plus. A co dalej, no nie wiem, no mamy miesiąc czasu na dyskusję. No już nie miesiąc, coraz mniej tego czasu nam zostaje, a więc musimy tutaj faktycznie... Dlatego powiem szczerze, że zrobimy komisję wyjazdową, tak zwaną wyjazdową, w cudzysłowie oczywiście, do gimnazjum nr 2, bo w większości radnych też nie było w gimnazjum nr 2, więc żeby mieli obraz, tak? Ale, może się, albo mogę powiedzieć, bo też nie miałem, nie byłem wcześniej w tym gimnazjum, są też złe sygnały, mówią, ludzie mówią o tym gimnazjum, więc chciałbym, żeby widzą teraz na dzień dzisiejszy, jak wygląda gimnazjum nr 1, tak? Pojadą do gimnazjum nr 2, czy pójdą? Nie wiem, ale nie. Moment, ale czy pójdą? Dlaczego tak łączymy te... proszę pana. Ja zadam pytanie, mogę? No proszę. Ja mam takie pytanie. A to jak? Dzisiaj żeśmy się spotkali po to, żeby radni przyszli obejrzeć naszą szkołę, tak? Zapoznać się. A teraz dopiero pan mówi, że będziecie jechać do gimnazjum nr 2, gdzie pani burmistrz na sesji w czwartek, tak? Mówiła, że gimnazjum numer 2 jest w połowie puste. A radni już głosowali. Nie znaliście sytuacji jako radni naszej szkoły, ani gimnazjum numer 2. Łapę pana za słowo teraz. Ja mówię. Bo teraz pan mówi, że pojedziecie do gimnazjum numer 2. A głosowaliście przeciwko. No to ale ja tu, to ja była mówię... uchwała intencyjna. Proszę? Mówimy o uchwale intencyjnej, tak? Intencyjnej. Więc dlatego się spotkaliśmy tutaj, żebyśmy dyskutowali na temat, teraz dyskutujemy na temat, albo będzie likwidacja, albo nie. Dobrze, to ja więc ja wypowiadam się szczerze, że jako radni dobrze też pojedziemy, czy pójdziemy do gimnazjum numer 2, więc... Ale jeśli można, ja proszę, żebyście nie oczekiwali od nas, że podejmiemy dzisiaj jakąkolwiek decyzję, bo no oczywiście no, ta takiej sytuacji trudno, że komisja nie jest... Nie, powinniśmy dzisiaj podjąć decyzję. Dzisiaj powinniśmy podjąć. To jest bardzo duża sprawa. Ja się czuję, ale wie pan, panie przerywa, ale wie pan dlaczego? Nie, wie pan skończył, tak? Nie, proszę, że niech pan mówi.
Będziemy... Nie, nie, pan mówi, naprawdę. Okay. Pan powiedział, że a dlaczego dzisiaj mamy nie podjąć decyzji? Skoro w szkołach podstawowych żeście zrobili spotkania, tak? I została podjęta decyzja, że szkoły podstawowe na razie na rok zostają. Zgadzam się z panem, że ma na razie pewna niekonsekwencja, jeśli chodzi o pakiet uchwałowy. Ale dzisiejsze spotkanie jest takie jak w szkołach podstawowych. Nawet jeżeli komisja podejmie jakąś decyzję i stwierdzimy, że to i tak nie ma to większego znaczenia, ponieważ to właściwe głosowanie będzie na sesji bodajże 28 lutego, tak? Bo jakoś tak wychodzi. Także proszę państwa, naprawdę dzisiejsze spotkanie wyjazdowej komisji nie ma na celu wypracowanie jakiegoś stanowiska komisji, które i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. Bardzo dobrze się stało, że radni obejrzeli sobie szkołę. Mi trochę to szkoła przypomina szkołę numer 2, jeśli chodzi o samego ducha, bo mniej więcej z tych, bodajże była budowana również na początku XX wieku, także ten klimat było przyjemnie w każdym razie. Szkoła świetnie wyposażona, natomiast naprawdę no, nie oczekujcie państwo, że za chwileczkę tutaj podejmiemy decyzję, że oczywiście... Nie, spokojnie, bez presji, o to mi chodzi. Nie pan nie musi przekonywać, że pan zrobił... Pan zastępca burmistrza, pan Czopek, tak, przepraszam, powiedział, obiecał szkołom podstawowym, bo oglądałem wszystkie 4 filmy i pan obiecał, że na rok zostawiamy szkoły podstawowe w spokoju, tak? Rodzice się pytali, czy my nie chcemy na rok, chcemy na dłużej, tak? Ale pan burmistrz, zastępca, powiedział, że na razie zostawiamy na rok, nikomu nic nie obiecuje, co będzie dalej. Po co tam też były pytania, po co ta nerwówka rodziców i dzieci, tak? No po co to było? Ja się z panem zgadzam, że pewna niekonsekwencja... I tak samo w tej szkole. Były dzieci na sesji, proszę pana, ja się dowiedziałem od prawnika, bo mam w rodzinie prawnika i proszę pana, te dzieci, które były, to nie, że były z naszej winy tam, w ratuszu na sesji w czwartek. Były w obronie swojej szkoły, proszę pana, i nam się kazano zachowywać kulturalnie, żeśmy się zachowywali kulturalnie, a to, co zrobiła pani burmistrz z panem radnym szefą, to jest wszystko nagrane, dzieci to widziały, proszę pana, i biorą z tego przykład. Kiedyś te dzieci, wie pan co, będą takimi dorosłymi osobami jak wy, może 70% wyjedzie za granicę, ale 30 albo 40 zostanie. I z tych 30 niech wejdzie do władzy, zrobią z wami, będziecie już starszymi, w podeszłym wieku ludźmi, zrobią z wami to, co wy teraz robicie z tymi szkołami. To nie chodzi już o naszą szkołę, co w ogóle, jakie macie plany według zamknięcia szkół. Kiedyś się budowano, a teraz się zamyka. To jest nie do pomyślenia. I niech mi pan burmistrz odpowie na pytanie, jakie wiążecie oszczędności przez ten pierwszy rok tutaj, po zamknięciu tej szkoły? Jakie wiążecie oszczędności? Ile to będzie? I na co one będą przeznaczone? Ja chciałbym też trochę w duchu pana Piotra się tutaj wypowiedzieć, bo proszę zauważyć, radni dzisiaj państwa odwiedzili, ażeby mogli na własne oczy zebrać sobie, jak gdyby mieć wyobrażenie szkoły. Tak? Ja jestem tutaj po to, ażeby też już pismo skierowaliśmy, ażeby wszelkiego typu informacje, które radni chcą, tak, a którymi dysponuje na przykład gmina, od razu im dostarczyć. Tak? Jutro jest spotkanie z rodzicami, na którym pani burmistrz... No dobrze, no jest mi przykro, na jutro będzie pani burmistrz, która będzie właśnie odpowiadała na tego typu pytania rodziców, nauczycieli i tak. Dzisiaj to spotkanie ma zupełnie inny charakter. Tak? Ja myślę, że powinniście państwo właśnie wykorzystać ten moment, żeby zaprezentować radnym szkołę z jak najlepszej strony, tak, pokazać ofertę, co już się stało. Przecież pan wie, że pan podejmuje decyzję w ciągu 10 minut, jeszcze taką ważną. Nie, przecież ci ludzie muszą to zobaczyć, przeanalizować to, kolokwialnie rzecz mówiąc, przespać się z tym, tak, i będą w stanie potem, że tak powiem, podejmować decyzję i to, więc ja myślę, że to... To nie mogło się to spotkanie odbyć tutaj kulturalnie, a nie... Ale niech pan posłucha, gdyby się odbyło takie spotkanie przed tą sesją, co było w czwartek, to dzieci by nie musiały przy tym uczestniczyć. Wie pan co dzieci piszą, to nie, że jakieś obrzydliwe czy wulgarne słowa na Facebooku, ale oni w obronie szkoły to piszą, obronie tej szkoły. To dzieci doznały takiego wstrząsu, będąc na sesji. No, chodzi o to, że tam jakieś niesamowite rzeczy się działy, które... Proszę państwa, bo summa summarum jest tak, że działamy na emocjach swoich i rodziców i dzieci, na emocjach państwa radnych. I słuchajcie, my sobie z tym poradzimy.
ale ile muszą zrobić teraz nasi nauczyciele, nasi pedagodzy w szkole, żeby przygotować te dzieci na każdą ewentualność, jaka może nastąpić, i ta niepewność, to jest dopiero praca. I chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na komórkę, która tutaj się kształci, która się rozwija i która pójdzie w świat. Bo my sobie z tym poradzimy, dorośli, ale te dzieci, myślę, że będą długo pamiętały takie wrażenia, jakie dostarczono im z Urzędu Miasta. Bo to nie są wrażenia przekazane przez szkołę, tylko od osób rządzących. Dziękuję. Pedagog w tej szkole, Barbara Bowęska. Ja, kontynuując to, co pani rodzic zaczął, doszły mnie słuchy już dzisiaj, że uczniowie, dzieci z gimnazjum numer 2 szykują, tylko strzeżą ząbki na nasze dzieci. One już dzisiaj deklarują, my ich, naprawdę, tak jest, my ich tam chcemy, my im pokażemy, my im damy. Takie słyszałam opinie. A na dzień dzisiejszy to faktycznie, dzieci to przeżywają, bardzo przeżywają i nie są przygotowane. Mało tego, my już słyszymy, jedno dziecko do Głogowa, drugie do Leszna, trzecie Stare Strącze, czwarte, długie Stare, czwarte Włoszakowice, byle nie do Dwójki. To jedna sprawa. Druga sprawa, wiemy, słucham? Ale czy dzieci z terenu Wsowskiego, tak, jeśli chodzi o obowiązek nauczania gimnazjum, podlegają rejonizacji? I pani co? Nie jesteśmy takie niemądre i pytam, no ale jak wy chcecie to zrobić? Ja mam babcię we Włoszakowicach, one mają tam rodzinę, one są się ustawi. No właśnie. Czyli gmina Wsowa będzie poświęcona przykładu. No tak, będzie. Tak. Druga sprawa, wiemy, jaka jest trudna sytuacja na rynku pracy. Co z nami? Co z kadrą? Czy my znajdziemy pracę? Czy dostaniemy stanowiska pracy? Jak my zapewnimy byt naszym rodzinom, prywatnym, naszym dzieciom? Jak? Gdzie? Czy drodzy radni, czy wy to wiecie? Trudna jest sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza w środowisku oświaty. Trudno znaleźć pracę, nie tylko we Wschowie, ale poza Wschową. No i co? Będziemy zmuszeni do migracji, tak? A z tym pójdą i podatki za nas, tak, to już nie będzie. Ja tutaj chciałam dodać też do pani tutaj z tą zmianą szkoły. Zmieniała pani szkołę, jak pani chodziła do szkoły podstawowej? Trzy razy. Szkołę podstawową. No to, chyba dlatego pani jest za zamknięciem tej szkoły. Ja nie powiedziałam, że się zamknięcie. Ale głosowała pani, ja widziałem panią. Akurat panią widziałem. Głosowałam, ale też miałam. I widzi pani, sama widzi pani, że zmiana szkoły na co panią nastawiła. I teraz te dzieci, jak kiedyś wyrosną, tak samo zrobią z panią. Zobacz pani. Mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo. Miałam świadomość, że tamto głosowanie nie jest ostateczne. Miała pani świadomość? Miałam świadomość, że tamto głosowanie intencyjne nie jest ostateczną decyzją i głosowaniem ostatecznie zamykającym to gimnazjum. Dlatego tu się spotkaliśmy. Dobrze, a dlaczego pani zmieniała tą szkołę? Z wyboru, czy dlatego, że ją zamknęli? Dlatego, że ją zamknęli. Proszę? Dlatego, że zamknęli. No. Widzi pani, ale też, pan co? Widzi pani, ale te dzieci tu przyszły do szkoły, dlatego że wybrały tą szkołę, że im się podobało, że tu nauczyciele dobrze uczą, tak? I mój sześciak tu też chodził do szkoły i proszę panią, poszedł do Leszna, teraz studiuje i jakoś nie ma problemu. Dlaczego takie decyzje? Ja tutaj myślę, nie rozumiem. Że pozbywając się naszej szkoły, też nasze dzieci wschowskie nie będą miały wyboru. Właśnie. Gdzie bo trzeba zaznaczyć, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie nasze dzieci mają prawo wyboru. My nie będziemy, nasze dzieci nie, słuchajcie, no taka jest prawda. Bo co mają, jaki wybór mają rodzice i nasi dzieci na przykład w poborze nowego rocznika? Skoro nad naszą szkołą wisi fatum zamknięcia, no to wiadomo jaki stosunek będzie rodzica. Po co ma to dziecko będzie dawać do szkoły, gdzie ono wisi na włosku? Ja uważam, że gmina, władze powinny uczynić wszystko, żeby podtrzymać ten status, w którym jesteśmy. Żeby
wspierać jeszcze, a od wielu lat, proszę Państwa, od wielu lat przyglądam się, bo nie jestem od zawsze przewodniczącą, przyglądam się pracy nauczycieli, przyglądam się pracy samej placówki. I też moje dziecko z moim poparciem wybrało tą szkołę. Ono kończy już swoją edukację, idzie do nowej szkoły. Mogłabym powiedzieć, nie zależy mi, niech się dzieje co chce, ale muszę wspierać moich rodziców. Wspieram, bo wiem, jak ta szkoła funkcjonuje. I tu jest głos do radnych. Naprawdę proszę się zastanowić, bo zniszczyć coś jest bardzo łatwo. Natomiast utworzyć nową placówkę, nie mamy żadnej gwarancji, że przyrost naturalny będzie większy w którymś roku. Ale już nie wrócą, te rzeczy nie zostaną już przywrócone, te, które zostały utworzone, na przykład do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Jeszcze tutaj chciałam także zwrócić się do Państwa radnych z taką sugestią. Myślę, że tutaj Pan Przewodniczący powiedział, Giezek, że dyrektor gospodarny, że widać, że w środku szkoła jest dobrze zrobiona, ale ja myślę, że trzeba powiedzieć też, że mamy wspaniałych nauczycieli tutaj, że proszę Państwa, my jesteśmy małą szkołą, dokładnie 150 osób mamy tutaj w szkole, ale Państwo zdają sobie sprawę, że my mamy też, dość trudną młodzież, bo my mamy tutaj młodzież tych ulic, kiedy nie zawsze rodzicom zależy na tym, żeby dzieci zdobyły wykształcenie. My tutaj z nimi pracujemy. My tylko nie pracujemy z nimi na lekcjach, ale także po lekcjach. Mamy pedagogów, mamy różne problemy. Czasami wydawałoby się, że takie problemy nie mogą mieć miejsca. I myślę, że to będzie z krzywdą właśnie dla tych dzieci, które nie pozwolimy im chodzić do takiej szkoły, bo oni w tych dużych szkołach, niektórzy sobie poradzą, niektórzy, ale wielu z nich myślę, że się trochę pogubi. Pytanie, czy będą mieli taką możliwość pomocy? Myślę, że raczej nie, że ograniczoną, że to jest przywilej takich małych szkół, że te problemy są rozwiązywane na bieżąco, natychmiast i my ich tutaj motywujemy. Pytanie jest takie, zależy nam wszystkim, żebyśmy mieli społeczeństwo wykształcone, żebyśmy mieli społeczeństwo pracowite. My ich właśnie tego uczymy tutaj. Uczymy ich też patriotyzmu. To są treści, które my tu, wszyscy nauczyciele, którzy pracują, a mamy naprawdę wyjątkowych nauczycieli. I starszych, tak jak ja, ale zwróćcie uwagę Państwo, że mamy wielu młodych nauczycieli, którzy naprawdę docierają do tych dzieci i myślę, że nasze relacje między uczniami a nauczyciel-uczeń są naprawdę na takim wzorowym poziomie. Przede wszystkim młodzi nauczyciele nie muszą się dokształcać, bo są zaraz po studiach, tak? A starsi nauczyciele, którzy uczą gimnazjum numer 2, nie obrażam oczywiście, ale muszą się cały czas dokształcać. Ale muszą się dokształcać. Przepraszam. Nie chcę tu nikogo obrazić, ale muszą się dokształcać, bo cały czas mnie jest bardzo przykro, że są takie różne antagonizmy między Wschową a Lesznem, bo ja urodziłam się w Lesznie, sercem jestem ze Wschową, ale zaczepiają mnie ludzie na ulicach i robią problem z tego, że w gimnazjum są zatrudnieni tylko i wyłącznie nauczyciele z Leszna i Wschowa na tym nic nie traci. Ja bym prosiła, żeby ktoś z Państwa powiedział, no bo jeżeli będą zwolnienia, to wtedy odbije się na wszystkich. Bo pani nie kupi nowej sukni, pani nie pójdzie do fryzjera i wszystkie pochodne także będą na minusie. W takim razie, czy jaki jest stopień zatrudnienia? Z jakich terenów są nauczyciele tutaj zatrudnieni i kadra? Obecnie, proszę Państwa, bo to do tego, co pani Basia właśnie mówiła. Jeżeli chodzi o nauczycieli z Leszna, to jest dokładnie 3 nauczycieli z Leszna, z czego jeden nauczyciel praktycznie 25 lat swego życia, swojej pracy związał ze Wschową. Pracował wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych, od początku istnienia gimnazjum pracuje tutaj, czyli od praktycznie 15 lat. Natomiast są też osoby, które mieszkają w okolicach Wschowy, ale to już nie jest
i w gminie Wschowa, ale także i poza gminą. Spoza gminy Wschowa? Są nauczyciele z Łogo, ale spoza gminy Wschowa. Może kontroluje, jak to kojarzy na przykład. Dalej, jeżeli chodzi o kierunek Sławy, też jest nauczyciel, dokładnie w Stare Strącze, jedna pani ze Sławy, a więc na 38 pracowników, łącznie bodajże 8 jest spoza Wschodu. Coś się powiedzieć. W Sławie nikogo nie ma. A pani z chemii, gdzie mieszka? W Schlichtingowie. Przepraszam, to nie ze Sławy, tylko w Schlichtingowie. 38 pracowników. Niepełnosprawnych. Wszystkich. Wszystkich pracowników, woźny, ale osobowo mówię, bo jest w tym woźny i konserwator, także tych ludzi też trzeba zadbać o nich. A to są ludzie, którzy tutaj pracują już kilkadziesiąt lat. Od początku, kiedy ja jeszcze nie pracowałem, oni już pracowali w tej szkole. I na pewno niełatwo im nie znaleźć pracy, raz, że w tym wieku, a poza tym, że nie będą oni już potrzebni w innej szkole. Jeżeli przeniesiemy dzieci, to już następny konserwator nie będzie potrzebny, bo tam już jest. Bardzo tak, konkretnie, 25 osób mamy ze Wschowy i to jest problem radnych, co się z nimi stanie tak naprawdę. Czy zasilą kolejne rzesze bezrobotnych we Wschowie, czy też rozmawiamy o konkretach. W tej chwili, przepraszam, ale tak mało o konkretach rozmawiamy, bo jeżeli konkretem ma być to, co pan przewodniczący mówi, że wy za chwilę pójdziecie do gimnazjum numer 2, obejrzycie tamtą szkołę. Ja już ostatnio panu mówiłam, proszę sobie darować szkoda czasu tak naprawdę, bo my wszyscy dzisiaj tutaj siedząc wiemy, że gimnazjum numer 2 pochłonie nasze dzieci i to nie będzie żaden problem, jeżeli chodzi o stronę tylko i wyłącznie lokalową. To nie jest żaden problem i tam nawet myślę sobie, że szkoda państwa drogi, czasu cennego, bo tak naprawdę my dzisiaj powinniśmy rozmawiać o zupełnie innych aspektach niż tylko lokalowe. I to są właśnie nasze dzieci. I pracownicy, nie ukrywam, byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała w tej chwili, że chodzi tylko i wyłącznie o dobro dziecka, że my się zasłaniamy tylko i wyłącznie dobrem dziecka, bo uważam, że 25 osób ze Wschowy, gminy Wschowa, to jest duży problem, a 38 osób, które poświęciło kawałek swojego życia tej szkole, to jest bardzo duży problem. I o tym chcemy rozmawiać też. Ja chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z takim różnicowaniem ludzi, że jedni mieszkają w Lesznie, drudzy mieszkają w Głogowie, to im się już tutaj praca nie należy. Nie, proszę Państwa, żyjemy w państwie konstytucyjnym. Mamy konstytucję, mamy prawa, wolności i żyjemy przede wszystkim w Unii Europejskiej, tak, gdzie granic nie ma. I dla mnie jest to przykre, że kolega, z którym pracuję 20 lat, czy 20, ponad 20 lat w tej chwili, jest zły, bo jest z Leszna. Mnie jako rodzica nie obchodzi. Kto uczy moje dziecko, tylko jakie ma kompetencje, prawda? Dokładnie. To jest nierozumienie. Proszę Państwa, robimy jakiś ranking. Ten z Głogowa, ten z Leszna, ten Nowa. Dlaczego? Do czego my dochodzimy? Do jakich absurdów? Ja tylko jeszcze woli sprawiedliwości, no oficjalnie nic w ten sposób nie chce. Ale proszę pana, napisane czarno na białym, proszę pana, z czarno na białym w tej uchwale intencyjnej napisane, że osoby spoza miasta i gminy Wschowa nie mają co liczyć na pracę. Ja się z tym nie godzę. Po ludzku, jako człowiek, jest to to jest jednoznaczne z tym, że dochodzimy, proszę Państwa, do dyskryminacji. Tak? Żyjemy w XXI wieku i mamy przykład jawnej dyskryminacji. Nie godzę się na to. Państwa, przede wszystkim, jeżeli można wejść w słowo, przede wszystkim, proszę Państwa, liczy się fachowo. To jest najważniejsze, żeby dziecko było nauczane przez osobę, która jest dobrym nauczycielem. Ja nie... To przepraszam, powiem jeszcze w takim razie, osoby ze Wschowy, które pracują w Poznaniu czy w innych miastach, też proszę bardzo, tamte samorządy powinny ich usunąć, bo nie są, że tak powiem, ja się z panią zgadzam i tyle, że oficjalnie trzeba mnie proszę pana napisane.
że pierwszeństwo będą miały osoby, które są, co tam jest napisane, ma na to zdanie. Ale słuchajcie, ale jest takie zdanie ostatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostateczne decyzje o zatrudnieniu danego nauczyciela podejmują dyrektorzy poszczególnych szkół. To jest jednoznaczne, panie Bogdanie, bo w tym mieście, jak pan doskonale wie, nikt ogóle, pracy nie dostanie. Ale mi się wydaje, że nie ma o czym mówić, w ogóle nie ma mowy o dyskryminacji, nie możemy o tym mówić. A ja to tak odbieram, ja to tak odbieram. Ale rozmawialiśmy nawet na korytarzu, zakończyłem 15 czy 20 minut temu, tak? Nie wiem, czy Bogdan był, tak. Nie będę nazwiskami mówił, że ten nauczyciel jest pozawodowy, ale on już tutaj ma 25 lat pracy, jest bardzo dobrym nauczycielem, uczniowie go bardzo lubią, tak? Więc my twierdzimy, 20 minut temu rozmawialiśmy na ten temat. Pani Emanuela też była przy tym, że należy nie zapominać, bo to są ludzie, tak jakby tutaj mieszkali, tak? No to świetnie. Bo oni tutaj. Ale tak, to jest naprawdę, proszę. Nie było dyskryminacji. Dyskutujemy też na ten temat. Jeszcze raz powtórzę, liczy się wahowość. Pani wicedyrektor, całe życie praktycznie tutaj pracuje, nie mieszka we Wschowie. Kiedyś mieszkała, w tej chwili nie mieszka, ale jest świetną pedagogą. I to jest, proszę Państwa, najważniejsze. To jest klucz do sukcesu. Pani Bogdan, ale to jest. Ale jak to przedstawiamy to? Chciałabym przeczytać tą ustawę intencyjną, którą Państwo otrzymali i mówiłam, że na ostatniej stronie jest takie zdanie. Jednocześnie zostaną podjęte działania, aby w miarę możliwości zwalnianym pracownikom będącym mieszkańcami gminy Wschowa. Wszystko proszę Państwa. Jedno zdanie, może niewłaściwe, no to, ale zostało tak samo. Brzmienie uchwały trzeba będzie lekko zmienić. To nie jest uzasadnienie. To jest uzasadnienie. To jest uzasadnienie. Uzasadnienie. A my jesteśmy, że tak powiem, nie jesteśmy ludźmi nieinteligentnymi. No ale jest zgoda, żeby ten temat był uregulowany. Dlatego się nie spotkaliśmy tutaj. Dlatego się spotkaliśmy tutaj i właśnie takie rzeczy należy wyeliminować. Nie, tu już nie ma poprawki. Ale proszę pana, jak nie ma mów, nie rozumie pan, co to znaczy uchwała intencyjna, tak? Jeszcze, bo pan nie rozumie jednej rzeczy. Jeszcze nikt nie powiedział, że szkoła będzie zlikwidowana, tak? No tak, ale głosowanie się odbyło, tak? Uchwała intencyjna. I teraz się może okazać, że radni powiedzą, że nie, tak? Tak może być. To ja jeszcze zapytam Państwa radnych, jakie argumenty musiałbym my, jako szkoła, ja jako dyrektor, przedstawić Państwu, żeby jednak przekonać Państwa do tego, że ta szkoła ma rację bytu. Bo argumenty finansowe... Mi się wydaje, że powiem Ci, żeby argumentów szukać, bo to jest... Tak, chciałbym Państwa przekonać. Ale taką mam intencję. Bo to jest to, że ta szkoła jest potrzebna, możliwość wyboru, żeby uczniowie mieli możliwość wyboru, czy jest duża szkoła. Wcześniej uważam, że gimnazjum numer 2 było jakąś wielką szkołą, bo są większe molochy. Ale to nawet jest molo, w mojej osobistej ocenie, ale między nawet połączenie, gdzie ktoś mieszka szkoła, ale też możliwość wyboru między dużą szkołą a małą szkołą, tylko tu jest pan pyta, co, to już o pan nie zależy. To mi się wydaje, że to już jest trochę na innym poziomie, na wyższym ogólnym poziomie całej gminy. To nie jest tak, że co pan może zrobić? No, co? No, Państwa przekonać. Ja mi się wydaje, że właśnie jesteśmy na tyle przekonani, że ta szkoła ona sprawia bardzo dobre wrażenie. Ale to nie o to chodzi. Dlatego to jest chyba wyższy już poziom. Poruszył pan jedną rzecz, taką ważną. Dwa gimnazja to jest naprawdę wyższy poziom edukacji. Jedno jest niższe. Panie dyrektorze, ale trzy gimnazja, to też ja trzy, cztery gimnazja, to ja też jest jeszcze wyższy szkołach. O publicznych szkołach. Ale tam też jest... Ale panie Bogdanie, nie mamy ani budynków, ani nie mamy koszyk, tak?
żeby utrzymać 3 gimnazja czy 4 gimnazja. No właśnie. No to są, są dwa, no to dlaczego ale, je likwidować? Ale panie Bogdanie, ale to po co je likwidować? Nie mówimy tu o 3, nie mówimy tu o 4, nie, bo pan tylko mówimy o 2. Tak nawiązując do pytania pani dyrektora, pana dyrektora, co musiałby jeszcze zrobić? Że to nie chodzi o to, co pan dyrektor ma zrobić, tylko wyższy poziom chodzi o pieniądze. Tak jak powiedziałam, że 4 gimnazja to jest jeszcze większy wynik. A pan odpowiedział, że jak nie ma na to pieniędzy, to ja. No ale zna pan, jakie będą oszczędności po zamknięciu tego gimnazjum? Proszę panie. Nie zna pan. I pan głosuje. Ja bym chciał zabrać głos, ponieważ według mnie ta dyskusja w tym momencie poszła w zupełnie złym kierunku. Zgadzam się z panem Bogdanem z jednej rzeczy, że pan dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice, nauczyciele nie muszą przekonywać nas, radnych, że ta szkoła jest potrzebna. Bo to widać. Jesteśmy w szkole, widać po stanie technicznym, widać po poziomie kształcenia dzieci i tak dalej, i tak dalej. Władza przygotowała uchwałę, przepraszam, która mówi o tym, że chcemy zamknąć gimnazjum numer 1. I z mojego punktu widzenia, ale myślę, że nie tylko z mojego punktu widzenia, to władza powinna przekonać dzieci, rodziców, grono pedagogiczne, nas do tego, że zamknięcie tej szkoły coś da. Czyli po pierwsze, że da to odpowiednie oszczędności, które po drugie zostaną w odpowiedni sposób też zainwestowane. Po drugie, że dzieci przechodząc z tego budynku do budynku gimnazjum numer 2 będą bezpieczne, będzie odpowiedni poziom jakby kontynuacji nauki tych dzieci w tym gimnazjum i tak dalej, wszystkie aspekty z tym związane. Po trzecie, właśnie zgubiłem, co się stanie właśnie, o czym mówiła pani Basia i tak dalej, z nauczycielami, ilu nauczycieli znajdzie pracę i tak dalej. I po czwarte, co się stanie z tym budynkiem. I to o to w tym wszystkim chodzi, że my czekamy na to, na odpowiedzi na te wszystkie pytania. Tu nie, państwo nie mają nas przekonywać, bo my jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnie na to wszystko patrzymy i widzimy, że to jest potrzebne. To władza powinna nas przekonać, że ta reforma ma jakiś cel. I o to w tym wszystkim chodzi. To proszę mi w takim razie powiedzieć, skoro tyle jest pytań bez odpowiedzi, jakim cudem na poprzedniej sesji tyle osób zostało podniesionych w górę za intencyjną, co prawda, bo na razie intencyjną, ale uchwałą? Bo ja tego do dziś pojąć nie mogę. Skoro jest tyle, że żeby w ogóle ruszyć ten temat. Tak jak czuję, dlatego to jest... A to jest uchwała intencyjna jest, nie? A ja wynoczenia chcecie szkołę zamknąć? Intencyjna. Intencyjna. Ale wie pan, bo to jest tak, że ja tutaj też... Czego my się boimy? Zmian się boimy? Przez zmiany są nieuniknione. Znaczy nie mówię akurat o... Na lepsze na pewno nie. Ale słuchajcie, nikt nie ma pewności, że będzie gorzej. Ale to jest to, co będzie, żeby nas przekonano, że to, co chce się zrobić, będzie z korzyścią przede wszystkim dla dzieci i również dla pracowników. A da się pani przekonać? A dlaczego nie? Jeżeli nie będę miała argumenty bardzo sensowne, pytanie takie, które nie mamy. Dlaczego? Panie Bogdanie, ja proszę mi uwierzyć, że ja się nie będę upierała z pełną premedytacją, tylko dlatego, żeby dopiąć swego. Jestem daleka od tego. Jeżeli ktoś usiądzie i z nami zacznie sensownie rozmawiać i przedstawić nam argumenty, które są merytorycznymi argumentami, to my będziemy wtedy też rozmawiać. Więc proszę się nie dziwić, że na razie to jest taki właściwie jeden wielki bunt z naszej strony, bo nikt z nami nie chce merytorycznie rozmawiać. A radni, nasi przedstawiciele po prostu się na to godzą. Ci, którzy podnoszą rękę, godzą się na to, że nie rozmawiajmy z rodzicami. Na to my się nie godzimy. No my mamy na myśli rodziców, naszych dzieci, my jako pracownicy. Nie zgodzę się z tym, że nie rozmawiamy się, bo to akurat może tych takich rozmów, tak jak tutaj w tym gronie, to może nie było. Ale to nie jest tak, że my, żeby ktoś nam zaproponował, głosujcie tak i my głosujemy. To nie jest tak. Bo to, wie Państwo, proszę mi wierzyć, że to nie jest łatwa decyzja. To jest związane z emocjami, ogromnymi emocjami i to jest masa rozmów, masa niesamowitych emocji. No to właśnie nie ma być z emocjami, to ma być Ale radni muszą się zastanowić. Ale my jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, tego nie unikniemy. Nie jesteśmy w stanie, jeszcze żyjąc w tak małej społeczności, jaką jest gmina Tkowa. Po prostu się tego nie da, są emocje. To proszę się najpierw chciałabym, to jest pytanie do pani radnej Emanueli Stanek, bo tak miała odwagę w czwartek mówić głośno i teraz po obejrzeniu naszej placówki chciałabym, żeby wypowiedziała się tutaj i co myśli.
właśnie nie odpowiem, dlatego że właśnie jakby z moich ust, interpretacji, co ja powiedziałam i tak dalej, to już nawet w radiu słucham. Także skoro wszyscy wiedzą lepiej i skoro Państwo też nie chcecie zrozumieć, co to jest ta ustawa intencyjna, że mamy ten miesiąc właśnie na to, żeby chociażby tutaj ta opinia psychologa, którą czytałam, dołączona. Pytam się w sobotę pana dyrektora Filarskiego, mówię, skąd takie informacje, kto, czy to jest prawda, kto robi taką zębę, bo tam całkowicie chwal się tego, twierdzi, że jest całkiem inaczej, no i ja również muszę ten aspekt wziąć pod uwagę i dzisiaj słyszę, że tam jest młodzież taka, a nie inna i dzisiaj słyszę znowu, że tam są tak nagonki teraz na państwa młodzież szykowane, no ja również muszę skonfrontować to. A nie wiem właściwie skąd się bierze taka opinia, że tamto gimnazjum jest niebezpieczne, złe, tam jest zła młodzież. Mamy na to miesiąc czasu i proszę Państwa, żebyście mieli pytanie. Ale jeszcze jedno pytanie. Bo była Pani, głosowała na nie. I teraz po obejrzeniu naszej szkoły pytanie brzmiało, jak Pani ocenia tą placówkę? Bo Pani mówi, że nam nie odpowie, no bo nie. Ja nie znam takiej odpowiedzi. Chciałabym usłyszeć konkretnie, co Pani mówi. W ten sposób, że ja również jako radna ponoszę pewną stratę, tak, jeżeli doszłoby do likwidacji tego gimnazjum, ponieważ mam dwoje dzieci, mieszkam 15 kroków stąd. Ale jako radna jestem również zobligowana do tego, bo również spotykam mieszkańców mojego okręgu i pozostałych mieszkańców tej gminy, którzy mówią, że oczekują pewnych rozwiązań, oszczędności, wytykają, że tam właśnie stoi pół szkoły pustej jako marnotrawstwo, tak? Ja muszę na dwie strony patrzeć i według tego zadecydować, tak? A może niech Pani jeszcze rozwinie swoją myśl, bo ja nie wiem, o co Pani chodzi, o na jaki temat Pani rozmawiała z dyrektorem Filarskim, bo ja nie mam sobie nic do zarzucenia, to po pierwsze, po drugie, nie czytała Pani pisma psychologa, tylko pedagogów i słucham Pani. No chodzi mi o to właśnie, że tam było napisane tak, że młodzież jest trudna, depresyjna i tak dalej, no to... Gdzie jest taka młodzież? Że gdzie jest taka młodzież? No, tam. Że tutaj, tak? Że tutaj, tutaj. No, tak. No, a co złego było napisane w gimnazjum numer 2? Bo ja nie mam tej szkole nic do zarzucenia. Mówię, że czytałam tutaj taką informację, natomiast w mieście są opinie takie, no nie wiemy kto te opinie prowokuje czy tworzy, tak? I dlatego... To działa w dwie strony. Ale ja nie widzę niczego złego w tym, że ja się z Państwem tym dzielę, co słyszę. No nie widzę niczego. Dobrze, a ja jako radna muszę usłyszeć, czy jest to prawda i dlatego rozmawiałam z panem Kilarskim. No to nie mam prawa. Ale kiedy pani rozmawiała, skoro ja o tych informacjach, że tam przyjmujemy, są już przygotowani, ale w negatywny sposób powiedziałam dopiero dzisiaj. To nie jest temat do dyskusji, uważam, podyskutujecie sobie panie... Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, bo wiem, że dotykał tematu interwencji policyjnej w gimnazjum numer 2. I Rada Rodziców chciałaby wiedzieć, jakie pan ma może spostrzeżenia, odczucia, badając sprawę na przykład gimnazjum numer 2, a na przykład gimnazjum numer 1 naszego. Znaczy powiem, tak jak powiedziałem, złe sygnały idą, że w gimnazjum numer 2 są interwencji policji. Byłem u pani pedagog, pokazała mi faktycznie, była interwencja policji, gdzie tam się uczniowie pobili. Była jedna interwencja. Więc czy tak jest ta szkoła spostrzegana przez niektórych nie wiem, rodziców, czy... I dlatego, jeżeli chodzi o to gimnazjum numer 2, faktycznie tam będzie więcej takich interwencji, czy bujek, pobić, to jest mała, kameralna szkoła, tak? Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ja też byłem przeniesiony tylko do szkoły podstawowej numer 5. Nikt się nie pytał moich rodziców, czy mogę iść do szkoły numer 5. I mało tego, tam byli licealiści.
Wyobrażacie sobie państwo, miałem, chodziłem do, poszedłem tam do piątej klasy, tak? I spotykałem się już z, można powiedzieć, z dorosłymi ludźmi, tak? Bo tam ale proszę pana, jeżeli teraz znamy tę populację, to niech pan nie ma klasy dorosłych. Proszę pana, przepraszam, mam pytania. Więc tylko dokończę tego zdania. Nie jest do końca, jak to wszyscy mówią. Faktycznie, moloch, bo jest moloch w porównaniu do tutaj, do waszej kameralnej szkoły. No i nasze dzieci, trafiając do takiego molochu, możemy jednoznacznie stwierdzić, że te interwencje policji się zwiększą wielokrotnie. Nie, to jest przesada. Dzisiaj o przesadzie. Nie idźmy w tym kierunku, naprawdę. No właśnie, nie idziemy. W ostatnim czasie po prostu było jakieś zachowanie pobicia w tej szkole, policja, po prostu z tej strony. Czy coś było, takie zajście, jak mówimy na dwa, czy w tym gimnazjum coś było? Nie, jeżeli chodzi, proszę państwa, o pobicia, to nie ma takiej interwencji policji. To jeżeli są oczywiście utarczki pewne między uczniami, bo to w każdej szkole są, ale tutaj mamy bardzo dobrze działające panie pedagog, które rozwiązują ten problem, czy na zespołach wychowawczych, czy w rozmowach obustronnych. Także nie ma takich sytuacji, że wzywamy policję, bo nie możemy sobie poradzić. Bo nasi uczniowie są znani i znamy ich problemy. To czasem są bardzo skomplikowane problemy, ale my potrafimy wyprzedzić pewne sytuacje. I tutaj to jest właśnie ten plus tej mniejszej szkoły. Także działa nauczyciel, tak jak rodzic, a nie policja i od razu i jakieś inne rzeczy. Dobrze, proszę państwa, proszę. Ja jeszcze chciałam prosić nasze władze tutaj w Schowskiej, że nie po to was wybieraliśmy, żeby po prostu, żebyście nam utrudniali, wręcz przeciwnie, żebyście nam pomagali. I taka prośba jest, i żeby to może jakoś w imieniu rodziców zakończyć taką puentą, to ja, Dawid, poproszę cię, to co masz przygotowane, żebyś tutaj naszym władzom odczytał i żeby to były rozsądne decyzje. Dziękuję. Bo tak jak na sesji państwo mówili, że standard szkoły to jest sala gimnastyczna, to wcale nieprawda, bo to wszystko zależy od lokalnych warunków, czyli budżetu gminy. Sala musi być w każdej szkole, ale nie będzie, jeżeli nie ma budżetu. I wnioski wyszły z tego takie, że szkoła ma wszystkie standardy, ale nie posiada tej sali, ale... A uczniowie wybierani w tą szkołę, oni wiedzą, że tu sali nie ma i oni się godzą na to, że oni pójdą na obiad do sali CKiU. A jakby u nas była sala, to co było na przykład z obiektem w CKiU? Stałby też puste? Za dużo sali, jak sądzę, także to... Proszę państwa, jeszcze ktoś? Można poprosić. Ja tak może już chyba na koniec, bo widzę, że wszyscy państwo już prawie głos zajmowali. I tak naprawdę to powtarzamy się z tym wszystkim już od kilku dni i te argumenty się powtarzają. I myślę, że one są znaczące dla właśnie tutaj naszych przedstawicieli miasta i dla radnych. I ja chciałabym to podsumować w ten sposób, ponieważ no została podjęta decyzja odnośnie szkół wiejskich i teraz jest pytanie takie, czy faktycznie tutaj pan dyrektor, pracownicy tej szkoły proszą również o ten rok, a co dalej? Czy ten rok faktycznie wystarczy, żeby cokolwiek zadziałać, żeby tutaj się zmieniło? Czy to już jest też mowa o przyszłości, bo uważam, że rok bardzo szybko przeleci i dalej z tym problemem zostaniemy. Czy pan dyrektor jest w stanie, czy już próbował przygotować, jakie może oszczędności tutaj znaleźć jeszcze, tak, i żeby to, no może nie tutaj dzisiaj, ale żeby przedstawić, bo ja wiem, że tutaj decyzja na pewno nie zapadnie, bo to jest po prostu niemożliwe. Panowie radni, którzy tutaj są, myślę, że dużo się tutaj dzisiaj też dowiedzieli. No i to jest wszystko naprawdę teraz do poważnego przemyślenia. Został niecały miesiąc. Dlatego jeszcze raz usiądźmy spokojnie, przeanalizujmy to wszystko, przemyślmy, czy naprawdę to wszystko, o czym tu mówiliśmy, będzie argumentem do tego, żeby ta placówka pozostała. I pytanie na rok.
czy dłużej, bo myślę, że o tym już trzeba myśleć, bo rok, ja nie wiem, czy aż tak dużo zmieni. No ale zawsze rok to rok, tak? No zawsze rozumiem, ja przepraszam pana, ja rozumiem pani, ja rozumiem pracowników, bo proszę bardzo, jeszcze sekundkę. Proszę pamiętać, że my jesteśmy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i w pierwszej kolejności naszym obowiązkiem jest zawsze bronić młodzież, uczniów, ale też dużym obowiązkiem jest bronić pracowników oświaty, bo to jest nasza rola przede wszystkim. I to już zostało tu powiedziane, ja bym nie chciała się już powtarzać. Myślę, że to też będzie w tych wszystkich postanowieniach ujęte, co dalej z pracownikami, ile osób otrzyma pracę, gdyby ewentualnie się tak stało, kto otrzyma pracę, ile osób zostanie bez pracy, bo to się wiąże z tym, co tutaj już wszyscy powtarzali, że też mamy rodziny, dzieci, które chodzą do szkoły i dla niektórych to jest być albo nie być. Także to jest jedno, a drugie tam pani już podpowiada, że mamy pożyczki, kredyty, to i rok czasu to jest dużo, żeby sobie powiedzmy niektóre sprawy załatwić. Ale to nie jest koniec, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Tak, ja też chciałem na koniec podziękować wszystkim radnym za przybycie, bo ja już muszę uciekać. Jako rada szkoły proszę wszystkich radnych o rozsądną decyzję na jutrzejszej tym głosowaniu, czy kiedy to ma być? Proszę o zastanowienie się nad naszą szkołą. Jest na pewno, nie jest źle. Prosimy, chociaż właśnie tak tu pani wspomniała, o ten rok, tak jak dajcie szansę, chociaż ten rok tej szkole, tak jak daliście szansę szkołom podstawowym na wsiach. Tylko o to mogę jeszcze panu wcześniej. Taki pakiet oszczędnościowy przygotowaliśmy, jak ta większość szkół tutaj. 124 tysiące złotych jesteśmy w stanie zaoszczędzić w przyszłym roku szkolnym, ale to też nie o to chodzi. To jak słyszeliśmy, chodzi o rozwiązania systemowe. I ten rok by był na to, proszę państwa, żebyśmy wymyślili jakieś rozwiązanie. Kiedyś był taki pomysł, żeby na przykład zespół szkół zrobić. Myślę, że my jako pracownicy też nie jesteśmy gotowi, żeby się pochylić nad tym i przemyśleć, czy może pójść w tym kierunku. No, mogą być różne rozwiązania, ale pomyślmy, przeliczmy dokładnie przez ten rok, w którą stronę pójdziemy. Bo być może, że nasza szkoła nie ma szans, żeby się utrzymać jako samodzielna placówka, dopóki istnieje gimnazjum językowe przy LO. Będzie istniało. Proszę? A będzie istniało. No, będzie istniało. Tak, ale jest, proszę państwa, ten czas na to, żeby przemyśleć jakieś systemowe rozwiązania. Nie takie rozwiązania, że my tutaj gdzieś znajdziemy te 100 tysięcy i na szkoła 39 tysięcy, bo to nie jest rozwiązanie, to jest takie bieżące, powiedzmy, żeby w kasie gminy zostało więcej pieniędzy. Natomiast może się uda no wszystkim, przede wszystkim radnym nam jako szkole wypracować jakiś pomysł, żeby zmienić oświatę, bo na pewno i szkoły wiejskie też będą miały takie inicjatywy odnośnie zmian systemowych. Bo też państwo wiecie, że o wiele więcej kosztuje uczeń w szkole podstawowej wiejskiej, w tych szkołach, gdzie byliśmy ostatnio, aniżeli nasz uczeń kosztuje mniej niż uczeń gimnazjum numer 2. Nasz nauczyciel jest znacznie tańszy od nauczyciela gimnazjum numer 2. Kobra za krótka. Także ja mówię tylko. Kto ma drożej, kto ma panie. Tak, ale proszę. A dziwi się pan? Chodzi o pieniądze. To nie ma czemu. Oszczędziło się, bo to nie można licytować, kto ma tanie, kto ma. A to nie jest żadna licytacja. Pan dyrektor tutaj pokazuje. Bo na pewno wszyscy radni wiedzą o tym, dlatego informuję, że też jest taka sytuacja. Ale to nie jest rozwiązanie systemowe, absolutnie. Takie rozwiązanie w ciągu roku chciałbym, żeby powstało. Tak, żeby usatysfakcjonowało i Urząd Miasta, czyli organ prowadzący oraz no, społeczeństwo, nauczycieli, uczniów i społeczeństwo tutaj mieszkające w tym obwodzie szkoły. Ja myślę, że oszczędności w szkołach, w placówkach oświatowych mogą być do pewnego momentu, bo w końcu my się udusimy, moi państwo, my sobie musimy zdawać także sprawę, ja 30 parę lat przepracowałam w szkole, że my dojdziemy do tego, że nasze dzieci
będą niedouczone, jeżeli tak można powiedzieć, bo w ramach oszczędności nie będzie się zatrudniało nauczycieli dyplomowanych, nauczycieli mianowanych, będzie się zatrudniało na rok nauczyciela tuż po studiach, po roku się go będzie zwalniało, bo on jak zrobi awans zawodowy, to będzie za drogi, znowu się zatrudni nauczyciela tuż po studiach, który sobie nie umie dać rady ani z dziećmi, ani z młodzieżą. Te oszczędności muszą mieć jakiś koniec. A my wszystkich dyrektorów wszystkich szkół namawiamy do oszczędności. Może nie gmina szuka oszczędności w innym miejscu. Nie tylko i wyłącznie w oświacie. To jest przerażające, jak ja patrzę. Bo zacznie się tak, że dyrektor w ramach oszczędności zatrudni 1 września, zwolni 30 czerwca, w lipcu i w sierpniu ten też będzie bezrobotny nauczyciel, a potem zatrudni znowu po szkole. I nauczyciele, którzy mają wiedzę, którzy posiadają umiejętności pedagogiczne, okazuje się, że oni nie będą zatrudniani, bo oni są za drodzy. I ja w takim markecie na kasie będę spotykała nauczyciela 50-letniego ze stażem, z bardzo dużym dorobkiem pedagogicznym, który będzie kasował towary. No to tak, więc może pomysł na to, żeby akurat zlikwidować tą placówkę. Po drugie, uważam, że wszystkie kluby radnych powinny się zebrać i każdy klub radny w ramach swojej pracy powinien wypracować, czego oczekuje od gminy, jakich informacji związanych z oświatą. Te informacje powinny dotyczyć dokładnych wyliczeń, ale nie takich wyliczeń, jakie ja otrzymałam ostatnio, ponieważ nie wiem, kto oszukiwał, ale miałam inne wyliczenia ze szkoły, inne wyliczenia z gminy. Tak nie może być. Konkretne wyliczenia, proszę sobie otworzyć materiał. Nie, bo to mi się wydaje, że jest jedna księgowość, powinno być. Są różne wyliczenia, proszę porównać to, co państwo dostali. Nie wiem kto, bo ja, to nie jest w mojej gestii rozstrzygać. Powinna być dokładne wyliczenie, jakie są płace nauczycieli w danej placówce, pochodne od płacy, jakie są koszty utrzymania placówki, czyli woda, prąd, gaz, wszystkie media, ile kosztują, ile kosztuje obsługa tego, ile będą, jakie będą potem koszty w momencie, kiedy by się przeniosło stąd dzieci do gimnazjum. Moi Państwo, tam będą musieli także być zatrudnieni nauczyciele. No nie ma siły, że 150 dzieci przeniesiemy i nie powstanie żadna nowa klasa. Tam też będą płace, tam będą pochodne od płac. A więc to wszystko, ile tam tego będzie potrzeba. I teraz chciałbym, żeby także było, ile osób zostanie zwolnionych i jakie są tego społeczne konsekwencje, jeżeli zamkniemy. No wiem, że no faktycznie tutaj zużycie prądu, wody jest niewielkie. Chyba dużo większe jest tam. Tam to wszystko wzrośnie. Więc proszę mi nie podawać w wyliczeniach na przykład, że koszt tamtego gimnazjum dotychczas było 200 tysięcy za prąd i dalej będzie 200. Nie, ono wzrośnie o tyle procent, ile więcej dzieci pójdzie. Żeby te dane były danymi rzetelnymi, danymi prawdziwymi. Jeżeli prąd będzie w następnych 9 klasach, to prąd nie będzie kosztował 10 tysięcy, ale będzie kosztował 15 tysięcy. Czyli koszty na tamtym gimnazjum też wzrosną. Jeżeli różnica z jednym gimnazjum a drugim będzie wynosiła, no nie wiem, 300-400 tysięcy, to czy dla tych 300 tysięcy warte są nasze nerwy, nasze spotkania, nasze wzajemne takie szarpania się, nerwy dzieci i nerwy rodziców? Bo ja w tej chwili, ja nie podniosłam rękę za likwidacją, bo ja nie widzę konkretnych liczb, skoro jest mowa o oszczędnościach. Ja muszę wiedzieć, za czym ja głosuję. Ja nie będę manekinem, który głosuje w ciemno. Ale to ja po prostu rzetelne wiadomości i wtedy, jeżeli wyjdzie, że na tym będzie 1,5 miliona, chętnie podniosę rękę. No trudno, moi Państwo. Przyjdę, przeproszę Was, ale powiem, że to jest zwykła ekonomia. I wtedy podniosę rękę, no nie będzie wyjścia. Chciałem zapytać, czy radni wiedzą, ile właśnie tak Pani tutaj wspomniała, ile jest klas, znaczy sal w gimnazjum
numer 2. Ile jest sal? Że dzisiaj ta sala na przykład jest pusta, tak? A jutro już będzie zapełniona, bo jest na przykład tu jest biologia, więc tych sal jest bardzo dużo pustych. Czy jak nasze dzieci pójdą tam? To czy znajdą pomieszczenie? Żeby się nie okazało, że będą musiały wyjeżdżać na pogrzeby. Mało tego, że nasze będą musiały Uspokoję pana, część rodziców, że na numer 2 było 790 dzieci. Pan dyrektor poinformował mnie, że nawet od 900 maksymalnie do 1000 nawet może pomieścić. Więc te 900, 1000 wiadomo, lepiej. Było 790 i nie było zapchane. I spadło też solidnie. Nie jest, więc jeżeli jest. Chodzi o miejsce, jest. Miejsce naprawdę jest. Sale są puste, więc tu jest problem. Sale są puste. W momencie, o tu mamy żywy przykład, w momencie kiedy pan radny Michał Drobnik kończył to gimnazjum, a to był jeden z pierwszych roczników, drugi rocznik. Było to ją, czyli 9 klas, a teraz są 4. Czyli rzetelnie trzeba przyznać, że tam się zmieszczą te dzieci bezproblemowo. Bo są klasy wolne. To tak. Proszę pana, nie będzie problemu. Ja krótko powiem, że te dzieci tam zmieszczą. Ja chodziłem do tego gimnazjum, było po 9 klas w roczniku. 27 oddziałów, nie było sali gimnastycznej, wszyscy sobie poradziliśmy, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, nie? Ja bym chciał wrócić do tego, co pani Hania powiedziała, bo rozmawiamy o wielu rzeczach, ale to, co pani Hania powiedziała, ja w sumie czekam, aż ktoś to powie, a po sam to chciałem powiedzieć. To jest jakby sedno tej sprawy. Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi na te pytania, to jakby nie ma o czym dalej rozmawiać. I chciałem zapytać właśnie pana burmistrza, kiedy dostaniemy. Czy jest jakiś termin, kiedy dostajemy takie sprawozdanie? Bo na przykład według mnie dobrze, że jest to spotkanie jutro z rodzicami, ale bez tych wiadomości i tych informacji, o których mówi pani Hania, to będziemy rozmawiać tak, jak tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. I już kończę. Więc póki nie będzie tych informacji, no to nie będzie rzeczowa rozmowa. Ale też wtedy. Ja może najpierw do tych klas, tak? 2008-2009 mieliśmy jeszcze w dwóch gimnazjach 34 oddziały, teraz mamy 24, tak? To jest skala, że tak powiem, ubytków, które mamy na terenie gminy. To jest tylko taki jeden z faktów. Tutaj jeszcze krótko do pani przewodniczącej, bo tak jakoś trudno mi się spogodzić z tymi pani sformułowaniami, tak? Że gmina szuka tylko i wyłącznie oszczędności w oświacie. Przed chwilą pani to znowu podkreśliła. Dyskutowaliśmy na komisji, pokazywałem po sesji również, tak? Pani wie, jaka jest skala oszczędności poszukiwana i myślę, że również, słucham? Poproszę wszędzie, bo jest skupane, nie? No tak, tylko chodzi mi, że informacja z pani ust jako przewodniczącej jest pani, że tak powiem, na czele rady jest taka, że gmina tylko i wyłącznie szuka oszczędności w oświacie, co nie jest prawdą, tak? Bo szukamy ich wszędzie i państwu niedługo dalsze pokażemy, więc ja myślę, żeby tutaj też sobie wroga jakiegoś nie szukać. Dzisiaj zaraz po sesji zostało skierowane pismo i do pani przewodniczącej rady, jak również do przewodniczącego komisji właśnie, jakich konkretnych informacji jeszcze oczekują od gminy, jakich konkretnych wyliczeń, ponieważ z mojego punktu widzenia informacje, które przedstawiliśmy, tak, no można sobie, że tak powiem, wiele rzeczy samodzielnie wyliczyć, faktem, że konkretnie nie jest podane. Dzisiaj o 14 jest spotkanie z dyrektorami, ażebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na pytania, nazwijmy to kwestii personalnych, tak? Więc to nie jest tak, że tutaj się, że tak powiem, nic nie dzieje, że człowiek się nie przejmuje sprawami natury ludzkiej, tak? Tylko to właśnie wymaga czasu, dlatego apelowaliśmy też, ażeby ta uchwała intencyjna została jak gdyby przyjęta przez radnych, tak? I oni absolutnie wszystkie te informacje, co tylko jest możliwe do wyliczenia, bo zawsze jest jakiś faktor X, tak? Wszystkie te wyliczenia i te liczby dostaną w najbliższym czasie, więc zresztą każdy klub też w każdej chwili jak gdyby nie stoi nic na przeszkodzie, ażeby się zwrócić, tak? I wszelkiego typu informacje otrzymuje, no żaden z klubów tego nie zrobił. No faktem, że nie zwróciliśmy się na przykład jako klub z radą, bo to było, ta uchwała intencyjna była zaskoczeniem. Nikt przedtem nie wiedział o niej. No a najbardziej drastyczne, że tak powiem, no
dla społeczeństwa. Takie najbardziej wywołujące to są w oświacie, bo reszty, jeżeli jednemu zabrano 20, drugiemu 30, to nie jest takim problemem. Bo gdybyśmy likwidowali jakiekolwiek zakłady, coś na terenie gminy, wtedy prawdopodobnie byłby taki problem jak teraz ze szkołami. Tu są najbardziej drastyczne posunięcia, dlatego traktuję takie emocje. Na sesji, przepraszam, padła taka informacja, że oszczędność będzie 800 w granicach, 800 tysięcy. 900, nie? Prawie 900, tak? Raz może około 900 później. Tak jest. No, chcemy się zapoznać z tymi materiałami. Ja też prosiłem panią Emanuelę o to podczas sesji, żeby takie materiały, które podobno są, żeby dotarły do szkoły, żebyśmy się też mogli ustosunkować do tego, czy są one prawdziwe. No, jak na Winterliście jeszcze nie posiadamy tych informacji. Znaczy pani Emanuela przekazała tą informację. Wiem, że pani Barbara Nowak się z panem skontaktowała, tak? Tak. I to, co pani Barbara Nowak może informacje, jakie panu może dostarczyć, na pewno dostarczyć, zostały dostarczone, więc... No więc pani radna na pewno to przekazała, tak? Więc ja myślę, że jeżeli to informacja była w piątek i w piątek pani Barbara Nowak dzwoniła, tak? No to też trudno oczekiwać, ażeby pan już wszystkie informacje miał na poniedziałek na godzinę, nie wiem, jeszcze niemal 14, tak? No bądźmy też... Pani Barbara Nowak ma też inne zajęcia, które musi pilnie wykonywać. Ale ja jeszcze chciałbym powrócić do tego... Powiem, panie burmistrzu, to było coś, co już zostało wcześniej zrobione, wyliczone. To tylko chodzi o przekazanie, to nie chodzi o wyliczenie od nowa, od początku. Ja nie mam żadnych pytań. No dobrze, więc na pewno tego typu dane pan otrzyma. A dzisiaj też, tak jak powiedziałem, jest to spotkanie dyrektorów o 14, taka, żeby właśnie te kwestie zobaczyć, jaka jest sytuacja, ile mamy etatów we wszystkich gminach, co można właśnie tutaj zaradzić. Więc ja myślę, że naprawdę dajcie państwo jeszcze trochę czasu i myślę, że i każdy radny będzie miał, mam nadzieję, odpowiedzi na wszelkiego typu pytania i będzie podejmował decyzję, tak? Słyszeliśmy deklarację tutaj jakąś. I myślę, że nie tylko na tym, ale dokładnie. W tej chwili w całym kraju są dyskusje na temat małych szkół. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nowa waga T3 będzie liczona na małe szkoły do 70 osób, to będzie o 0,18 subwencji więcej. I my musimy naprawdę nad tym pomyśleć już teraz, żeby nie być, znowu staniemy i będziemy zdziwieni, że są uchwały. Musimy cały rok nad tym pracować, rozmawiać z dyrektorami, wyliczyć, zobaczyć, jakie będą teraz zmiany, jakie subwencje. To samo dotyczy przedszkoli. Od 1 września 2015 roku gmina, bo to jest, należy do obowiązku własnej gminy, gmina musi zapewnić każdemu 4-letniemu dziecku miejsce w przedszkolu. Bo 5-latki już będą miały zerówkę. I to też będzie problemem, prawda? Bo to nie będzie żadnym problemem. Jest miejsca, są miejsca, właśnie, no to właśnie chociaż to jest rewelacja. Właśnie naszym problemem jest to, że nie mamy dzieci. Tak? My mamy miejsce. W moim kierunku. Właśnie o to chodzi, że miejsc w przedszkolach mamy mnóstwo, w szkołach mamy mnóstwo miejsc. Tak? To nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie komukolwiek zapewnić. Tak? No, są dwa prywatne, dwa żłobki teraz. Pan wie o tym, że uczniowie wydawają ze szkoły. W trakcie roku szkolnego kilkoro uczniów zostało wypisanych, bo wyjechali, tak? A może będzie taki czas, że nie będą wyjeżdżać ze schowy. Może przyjdzie taki czas, że doczekamy, że wręcz będą nabywać nowe osoby do szkoły i to im wtedy zaoferujemy. No nie możemy wychodzić z takiego założenia, że no jest kiepsko, ludzie wyjeżdżają, wszyscy wiemy. Ale może wreszcie kiedyś będzie tak, że będzie stop i wtedy akurat... Jak znalazł, państwo pamiętacie, przedszkole obok nas, przedszkole numer 3. Przecież też rodzice walczyli, też była kilka razy propozycja rozwiązać, bo nie ma dzieci, nie ma dzieci. A jest pełne, aktualnie jest pełne i nie ma ani jednego miejsca. Patrzmy na czarny scenariusz. No tak, tylko pani wie, że w tym czasie też zniknęło nam przedszkole numer 2, tak? Które było bardzo dużym przedszkolem we Wschowie i zniknęła nam jeszcze 4, tak? Więc to są właśnie tutaj akurat to poszło w naturalny sposób, bo dwójkę ktoś się jak gdyby chciał, upomniał o swoją własność, tak? I zostało to zlikwidowane i teraz mamy sytuację, że trzy... To są konsekwencje właśnie pewnych decyzji, nie?
Bo w przyszłości przedszkole numer 3 było likwidowane wiele lat po zamknięciu przedszkola numer 2. Państwo też wiedzą, że subwencje, że milion 300 tysięcy subwencji. A Państwo też wiedzą, że milion 300 tysięcy subwencji odeszło z gminy na przedszkola prywatne, prawda? I to jest, no to jest sporo, prawda? A pytanie, jak wygląda Czesne w przedszkolu publicznym, a jak prywatnym, różne jest, prawda? I teraz, czy wszystkich stać na to, żeby posłać dziecko? No, no nie, chwała, że są przedszkola publiczne, jak Pani mówi, że jest tyle miejsc w przedszkolach publicznych, no ale nie idźmy w kierunku tym, żeby tą oświatę oddawać w ręce prywatne. No, no stwórzmy tą możliwość, że walczyliśmy o to, żeby wszyscy mieli dostęp do tej oświaty, żeby ta oświata była dla wszystkich równa. Więc myślę, że akurat z tą oświatą w ręce prywatne to bym była bardziej taka ostrożna. Pani dyrektor, to nie jest tak, że ktokolwiek oddaje oświatę w ręce prywatne, tylko Państwo też podkreślaliście wolność wyboru, wolność działania. Tak, są ludzie, dla których to jest biznes, tak? Oni zakładają sobie niepubliczne szkoły, stowarzyszenia prowadzą niepubliczne szkoły, tak? I dla nich to jest jeszcze interes, tak? Bo nikt do tego nie dokłada. Tak, bo to jest gospodarka rynkowa i każdy chce zarobić. Ale myślę, że te 1 300 000 jakby do gminy trafiło, też by było przyjemne. No dobrze, no to jest. Pani wie, że to jest tańsze rozwiązanie, prawda? To dobrze. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze ma pytanie? Chyba będziemy kończyć już, myślę, to spotkanie. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. No i myślę, że jutro się spotkamy. Ja zapraszam bardzo serdecznie Państwa jutro o 17:00. Myślę, że władze miasta spotkają się z rodzicami naszej szkoły. Zapraszam wszystkich radnych, którzy na pewno również wniosą wiele do tej dyskusji. Jutro o 17:00 w aule naszej szkoły spotkanie z rodzicami. Też serdecznie dziękuję za przybycie i myślę, że pewne wejrzenie na szkołę zostało Państwa zmienione. Tak bym sobie życzył i życzę przyjemnego popołudnia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.